Więc tak, ja szybciutko. Właśnie tutaj było mówione na poprzednim nabożeństwie o tym, żeby przeżywać i budować. I to było niesamowite, że właśnie podczas czwartkowej grupy też ja sobie pomyślałam w swojej głowie, że chciałabym mieć sny na temat właśnie Boga. I przyszedł ten sen. I wyobraźcie sobie, w jakim ja byłam ciężkim szoku, jak ja się obudziłam następnego dnia w tym śnie. Ja, uwaga, jestem na zatorce Zatoka Portowa. Siedzę sobie na tarasie. Przede mną jest kartka. I jestem architektem. I sobie zaczynam rysować w 2D. I słuchajcie, w moim ciężkim szoku jest to, że ja coś sobie narysuję. Jakąś właśnie jeden port i statek, okręt. Za chwilę ja po prostu widzę, że to się materializuje. I wiecie, co było dla mnie największym szokiem? Że to nie jest coś takiego, że to się zadzieje za 5 lat, tylko ja to narysuję, patrzę potem przed siebie i to jest. Więc życzę nam snów, żeby Bóg do nas przychodził i żeby właśnie takie konstruktywne rzeczy do nas przychodziły. Dziękuję.